Dzisiaj będziemy rozmawiać z panem Stefanem Dudra z Przemkowa w województwie dolnośląskim. Doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, historykiem i politologiem, profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, autorem wielu książek o tematyce wyznaniowej oraz mniejszości narodowej. Sława Jezus Chrystus! Sława na wieki! Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie Cerkiew w życiu Łemków. Ale zanim przejdziemy do meritum sprawy, to na początku warto by było wspomnieć pokrótce, skąd w ogóle znaleźli się Łemkowie w Przemkowie, a dużo wcześniej na terenach Beskidu Niskiego, będącego znaczną częścią południowej Polski i północnej Słowacji. Łemkowie w Przemkowie to przesiedleńcy z akcji Wisła, deportowani w 1947 roku na tak zwane ziemie odzyskane, w tym do Przemkowa. W stosunku do Łemków zastosowano taką pozbawioną prawa, bezprawną zasadę zbiorowej odpowiedzialności za działalność ukraińskiej powstańczej armii. De facto na Łemkowszczyźnie jej obecność była bardzo znikoma i ograniczona w niewielkim rozmiarze do wschodnich jej obszarów. Także poparcie samych Łemków dla UPA, szczególnie na środkowej i zachodniej Łemkowszczyźnie, było znikome. Potwierdzają to współcześnie badacze zarówno polscy, ukraińscy, jak i łemkowscy. Sądzę, że przesiedlenie w ramach akcji Wisła, geneza całej tej operacji miała podłoże, czy legła w założeniach nowej polityki narodowościowej rządzących Polską komunistów, realizowanej w porozumieniu ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zakładała ona budowę państwa narodowego, to znaczy pozbawionego mniejszości narodowych, które pozostały w Polsce po II wojnie światowej. Te mniejszości, które jeszcze znajdowały się w granicach państwa polskiego, miały ulec polonizacji. Na szczęście w przypadku Łemków, dzięki cerkwi, tak się nie stało. Co ciekawe, Przemków w ciągu kilku lat stał się miejscowością, w której i wokół której zaczęli się grupować Łemkowie. Zaczęto nawet określać miasto mianem stolicy Łemków. Moim zdaniem jednym z głównych czynników takiej sytuacji było funkcjonowanie od 1949 roku w Przemkowie parafii prawosławnej. Natomiast jeżeli chodzi o genezę Łemków, ich pochodzenie, to pozostaje ona do dzisiaj przedmiotem sporów wśród badaczy. Można wyróżnić takie dwa główne stanowiska. Pierwsze to zwolenników teorii autochtonizmu Łemków w Karpatach i druga teoria zwolenników tak zwanej teorii migracyjnej. Pierwsza zakładała prasłowiańskie pochodzenie Łemków, mających być bezpośrednimi potomkami plemienia białych Chorwatów, które to plemię miało wchodzić w skład państwa ruskiego. Po upadku państwa kijowskiego pod naporem Tatarów w XIII wieku ludność ruska była wypierana przez polskich kolonistów i utrzymała się jedynie na terenach górskich, trudno dostępnych i mało atrakcyjnych pod względem ekonomicznym. Druga teoria migracyjna zakładała, że Łemkowie to ludność powstała w wyniku nałożenia się na wcześniejsze osadnictwo polskie, takich fal wołosko-ruskich, fal osadniczych. Były one efektem wędrówek bałkańskich plemion pasterskich, tak zwanych wołoków. Ta teoria też jest często określana mianem teorii wołoskiej. Zasadniczo do dzisiaj geneza Łemków czeka na dodatkowe źródła i wyjaśnienia, ale wokół oczywiście jeszcze jest kilka innych teorii dotyczących pochodzenia Łemków, ale te dwie to dominują, jeżeli chodzi o badaczy zarówno polskich, ukraińskich, jak i łemkowskich. Kiedy i w jakich okolicznościach Łemkowie i chyba wszyscy Ruśnini przyjęli chrzest w obrządku prawosławnym i z czyich rąk? Czy prawosławie w ówczesnych czasach było jedyną religią i czy mogli ochrzcić się w innym obrządku? Rusini zamieszkujący region Łemkowszczyzny, używam tutaj określenia Rusini, bo określenie Łemkowie to jest dużo, dużo późniejsze, od zawsze należeli do wschodniego kręgu kulturowego.
i fakt ten generował równoczesną przynależność Łemków do wschodniej gałęzi chrześcijaństwa. Historycznie zatem Łemkowszczyzna była prawosławna. Wśród badaczy istnieją również takie dwie teorie na temat tego, skąd na Łemkowszczyznę przywędrowało wschodnie chrześcijaństwo. Jedni wskazują na misję późniejszych świętych Cyryla i Metodego, bizantyńskich misjonarzy, którzy prowadzili w IX wieku misje chrystianizacyjne, między innymi na ziemiach zamieszkanych przez Słowian. Drudzy zaś nawiązują do chrztu Rusi Kijowskiej w 998 roku, kiedy to książę Włodzimierz Wielki przyjął chrzest i wprowadził z Bizancjum chrześcijaństwo jako religię państwową. W moim mniemaniu najpewniej oba te wydarzenia miały wpływ na kształtowanie się pierwszych ośrodków wschodniego chrześcijaństwa na ziemiach dzisiejszej Rusi Karpackiej i w tym na Łemkowszczyźnie. Łemkowszczyzna administracyjnie wraz z istniejącymi wtedy tworzonymi parafiami prawosławnymi należała do diecezji przemyskiej, prawosławnej diecezji przemyskiej, która stanowiła część metropolii kijowskiej. I takim momentem przełomowym, które na trwałe zmieniło ukształtowaną sytuację wyznaniową na Łemkowszczyźnie, było przystąpienie przez prawosławną diecezję przemyską, kierowaną wówczas przez biskupa Innocentego Winnickiego do Unii Brzeskiej. Stało się to w 1691 roku, a więc prawie 100 lat później niż doszło do jej podpisania w Brześciu nad Bugiem. Unia Brzeska została podpisana w 1596 roku. I od tego momentu rozpoczął się trwający kilkadziesiąt lat proces szerzenia na Łemkowszczyźnie wpływów kościoła unickiego, zwanego również grecko, później grecko-katolickim. W połowie XVIII wieku świątynie grecko-katolickie działały już w większości wsi łemkowskich, wypierając całkowicie prawosławie z terenów Łemkowszczyzny. Taka sytuacja miała miejsce do pierwszych lat XX stulecia. Ale podkreślę jeszcze raz, pierwszą prawosławie było na samym początku na Łemkowszczyźnie. Dopiero od przystąpienia biskupa Winnickiego do Unii Brzeskiej zaczęło dominować nowy obrządek unicki. Co było przyczyną, że Łemkowie przeszli na katolicyzm, ale obrządku wschodniego, potocznie nazywanym greckim katolicyzmem? I czy objęło to wszystkich Łemków i Rusinów? Dlaczego w zasadzie została przyjęta nazwa grekokatolicy, a nie po prostu rzymscy katolicy? Oraz jaki miało to wpływ na ówczesnych? Czy w ogóle sami wierni mieli na to jakikolwiek wpływ, czy to była decyzja duchowieństwa prawosławnego? Czy prawosławni byli jakoś prześladowani przez władzę? Trzeba pamiętać, że przystąpienie do Unii Brzeskiej odbyło się nie z inicjatywy wiernych, w tym wypadku Łemków, ale części hierarchii prawosławnej. Jak już wspomniałem, Łemkowszczyznę w orbitę kościoła grecko-katolickiego wprowadził biskup Winnicki i był to akt czysto polityczny. Liczono na związane z tym korzyści zarówno materialne, jak i społeczno-polityczne. Trzeba też podkreślić, że hierarchia grecko-katolicka, uwzględniając pewien konserwatyzm Łemków, przywiązanie do własnej religii, nie wprowadziła początkowo żadnych zmian w liturgii ani w wystroju cerkwi. Można założyć, że do momentu, kiedy duchowni grecko-katolicy nie wprowadzali nieznanych dotąd w prawosławiu elementów wyznania łacińskiego, dopóty ówcześni Łemkowie częstokroć może nawet nie mieli świadomości, że przynależą do innego kościoła. Oczywiście wprowadzenie Unii na Łemkowszczyźnie napotykało opór. Głównym powodem było przywiązanie Łemków do dotychczasowej wiary. Ci Łemkowie prawosławni, którzy chcieli pozostać, nie chcieli przechodzić, czy nie chcieli wiązać się z nowym kościołem, poddawani byli represjom, narażeni byli na represje, rewindykacje świątyń prawosławnych, zatargi, konflikty na tle religijnym notowano w wielu miejscach na Łemkowszczyźnie. Na przykład w Tyliczu, gdzie wobec opornych prawosławnych stosowano różnego rodzaju kary, włącznie z wysiedleniem ich poza obręb miasta. Takich przypadków notowano dużo, dużo więcej.
Historia kołem lubi się toczyć. I po latach Kołębkowie znowu zaczęli wracać na łono cerkwi prawosławnej. Co ich skłoniło do powrotu i dlaczego nie wszyscy powrócili do wiary przodków? I często się zdarza, że w jednej rodzinie przy stole wigilijnym zasiadają wyznawcy obydwu nurtów, co czasem doprowadza do dysput ideologicznych na temat, które wyznanie jest dla Kołębków naj. Historia jest złożona, również wiele aspektów legło u podstaw powrotu Łemków do prawosławia. Pierwsze powroty pojawiły się już na początku XX wieku, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Były one reakcją na silną agitację proukraińską prowadzoną przez część duchowieństwa grecko-katolickiego. I osobiście uważam, że była to jedna z głównych przyczyn odchodzenia od Kościoła prawosławnego. Na ten temat ukaże się bardzo interesujący artykuł księdza Romana Dubeca o powrocie Łemków do prawosławia właśnie przed I wojną światową, który zostanie opublikowany w najnowszym roczniku prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Jednym z pionierów powrotu Łemków do prawosławia był ówcześnie młody łemkowski duchowny ksiądz Maksym Sandowicz, za sprawą którego w 1911 roku część mieszkańców wsi Grab, Długie i Radocyna powróciła do prawosławia. Na przełomie 1911 i 1912 roku zmianę wyznania na prawosławie zgłosiła też większość mieszkańców wsi Czarne, Lipna, Nieznajoma. Nieufność Łemków, części Łemków w stosunku do kościoła grecko-katolickiego wzmocniła się po osadzeniu przedstawicieli orientacji antyukraińskiej w obozie w Talerhofie. Myślę, że obóz w Talerhofie utworzony przez władze austro-węgierskie i przeznaczony głównie dla Rusinów, oskarżanych o moskalofilstwo i działalność antypaństwową, odegrał znaczącą rolę wśród Łemków, odegrał znaczącą rolę dla ich kształtowania się ich tożsamości. Wraz z wybuchem wojny rozpoczęto masowe aresztowania, które w większości przeprowadzano na podstawie list działaczy dostarczanych władzą przez ukraińskich przeciwników politycznych. W 1914 roku praktycznie cała łemkowska inteligencja o poglądach antyukraińskich została aresztowana przez władze austriackie. W obozie przebywało około 2000 Łemków, z których prawie 170 osób zginęło w Talerhofie. I represjonowani działacze zaczęli propagować ideę powrotu do prawosławia jako szansę na zachowanie własnej odrębności. Wspomnienia Talerhofu oraz prześladowania z czasów I wojny światowej stały się elementem integrującym społeczność łemkowską oraz czynnikiem wiążącym ją z prawosławiem. Jak już wspomniałem wcześniej, przyczyny powrotu do prawosławia miały różne podłoże i były złożone. Były też odpowiedzią Łemków na stopniową latynizację kościoła grecko-katolickiego. Na przykład wyłączenie z liturgii słowa prawosławny, zastąpiono go słowem prawowierny. Część Łemków sprzeciwiała się upowszechnianiu kultu świętego Jozafata Kuncewicza, uważanego za prześladowcę prawosławia. Sytuację zaostrzała też kwestia wprowadzenia obowiązkowego celibatu, co dla wychowanych w poszanowaniu tradycji Łemków było poważnym zagrożeniem dla czystości wiary przodków, którą kultywowali. Jako istotny element procesu odchodzenia od kościoła grecko-katolickiego mógłbym też wskazać ukrainizacyjne działania ordynariusza przemyskiego biskupa Józefata Kocyłowskiego. Na przykład wydano zakaz udziału księży grecko-katolickich w liturgiach i zjazdach talerchowskich, co dla Łemków było bardzo, bardzo ważne. Powrotowi do prawosławia sprzyjało również nadmierne zaangażowanie się wielu księży w działalność polityczną i związane z tym próby przyspieszenia procesu ukrainizacji Łemków. W wielu przypadkach lekceważono miejscowe tradycje, zwyczaje,
Zdarzały się nierzadko też przypadki wyszydzania języka łemkowskiego. Trzeba pamiętać, że pomimo iż większość Łemków była wyznania grecko-katolickiego, nie było to równoznaczne z nastawieniem proukraińskim. Powroty Łemków do prawosławia były zarówno sprzeciwem wobec ukrainizacji, jak również symbolem kształtowania się już wówczas odrębności narodowej Łemków. Jeżeli chodzi o takie dane statystyczne, jak ta sytuacja wyznaniowa wyglądała, to te masowe powroty do prawosławia miały miejsce w latach 1926-1932. Zostały zapoczątkowane w 1926 roku w Tylawie. Na początku lat 30. generalnie do 1932 roku miały taki charakter masowy, następnie one zanikły. Według danych ogółem do prawosławia powróciło około 20 tysięcy wiernych. Ten powrót do prawosławia zmienił sytuację wyznaniową na Łemkowszczyźnie oraz wśród Łemków. Wpłynął na istniejące właśnie do dzisiaj podziały religijne. Współcześnie Łemkowie są wiernymi Kościoła prawosławnego oraz Kościoła grecko-katolickiego. Ten podział został zapoczątkowany właśnie w okresie międzywojennym poprzez powroty Łemków do prawosławia. Najbardziej znanym łemkowskim świętym jest Maksym Gorlicki. Urodzony w 1886 roku jako Maksym Sandowicz. Kim był i czym się zasłużył Maksym, że został włączony do panteonu świętych Cerkwi Prawosławnej? Ksiądz Maksym Sandowicz to wielka postać prawosławia, polskiego prawosławia. Urodził się w drugiej połowie XIX wieku w Żdyni w rodzinie wyznania grecko-katolickiego. Ukończył szkołę w Gorlicach, następnie gimnazjum w Jaśle. Też uczył się w Nowym Sączu. Początkowo wstąpił do nowicjatu w klasztorze bazyliańskim w Krechowie, grecko-katolickim. Jednak po krótkim czasie udał się do słynącej z bogatych tradycji prawosławnych Ławry Poczajowskiej, gdzie został posłusznikiem. Następnie został skierowany do seminarium duchownego w Żytomierzu. W 1911 roku przyjął święcenia kapłańskie, został delegowany na Łemkowszczyznę. Pełnił posługę m.in. w Grabiu, w którym wierni przeszli na prawosławie z powodu zatargu z miejscowym proboszczem grecko-katolickim. Odprawiał też nabożeństwa w Wyszowadce w Długim. Jako duchowny prawosławny wyświęcony w Rosji uznawany był za wroga władz austro-węgierskich. Z tego też powodu otrzymał zakaz prowadzenia działalności duszpasterskiej. Uchylanie się przed tym zakazem stało się przyczyną karania duchownego grzywną oraz aresztem. Już w okresie pełnienia przez niego posługi duszpasterskiej współcześni pisali, że był taką osobowością nieprzeciętną. Pomimo zakazu dalszej działalności, wyróżniającej się dużą charyzmą, głęboką wiarą, nieposzlakowaną opinią, urósł do rangi symbolu ówczesnej społeczności łemkowskiej. Jego popularność rosła również ze względu na stosunek do ludności. Między innymi ksiądz Sandowicz rozdawał ubogim zebrane w czasie nabożeństw ofiary. W 1912 roku został zatrzymany i oskarżony o szpiegostwo oraz dążenie do oderwania Galicji od Austro-Węgier. Jednak proces, ten pierwszy proces zakończył się wyrokiem uniewinniającym i został ksiądz Sandowicz wypuszczony na wolność. Jednak po wybuchu I wojny światowej został ponownie aresztowany i 6 września 1914 roku rozstrzelany bez wyroku sądowego. Było to następstwem fali represji osób podejrzanych o sympatie prorosyjskie. Egzekucja duchownego odbyła się na dziedzińcu więzienia w Gorlicach. Jej świadkami byli mieszkańcy Gorlic, okolicznych miejscowości, którzy byli osadzeni w więzieniu, w tym członkowie rodziny księdza Maksyma.
Według relacji, te relacje są różne, duchowny w ostatniej chwili miał zawołać tuż przed oddaniem strzałów: niech żyje święte prawosławie. Pogrzeb księdza Sandowicza odbył się bez udziału rodziny na cmentarzu w Gorlicach. Jednak w 1922 roku na prośbę ojca i żony dokonana została ekshumacja jego szczątków i ich przeniesienie na cmentarz w Żdyni. Była ona współfinansowana przez Łemków emigrantów przebywających w Stanach Zjednoczonych. I właściwie w okresie międzywojennym zaczęła się rodzić legenda księdza Maksyma oraz legenda Thalerhoffu, które razem stały się ważnym elementem kształtowania łemkowskiej świadomości. Uroczyste właśnie świętowanie wydarzeń odwołujących się do martyrologii Łemków z czasów I wojny światowej stały się podstawą łemkowskiej tożsamości. I męczeńska śmierć duchownego była też pewnym takim fundamentem wzrastania prawosławia. Już wtedy zaczęły pojawiać się, urządzane były pierwsze pielgrzymki do jego grobu i ta tendencja utrzymała się aż do wybuchu II wojny światowej. W powojennej Polsce kult męczeńskiej śmierci Maksyma Sandowicza pełnił istotną rolę wśród prawosławnych Łemków i dotyczyło to zarówno wiernych osiedlonych po akcji Wisła na ziemiach odzyskanych, jak i powracających na Łemkowszczyznę po 1956 roku. W łemkowskich cerkwiach zaczęły pojawiać się ikony Maksyma Sandowicza, pomimo że jego kult nie był oficjalnie usankcjonowany przez Kościół prawosławny. W tamtym okresie przeprowadzenie kanonizacji nie było możliwe ze względów politycznych. Dopiero w wyniku przemian w Polsce dokonujących się po 1989 roku kult śmierci łemkowskiego duchownego doprowadził do jego prosławienia, kanonizacji. Uroczystości miały miejsce 9 i 10 września 1994 roku w Żdyni. Było to pierwsze, to chciałbym podkreślić, tego typu wydarzenie w historii Kościoła prawosławnego w Polsce. Współcześnie święty Maksym Gorlicki jest symbolem Łemków trwających przy swoich tradycjach oraz prawosławnej wierze. Jednym z przejawów tego są ikony z jego wizerunkiem znajdujące się w wielu łemkowskich cerkwiach oraz świątynie pod jego wezwaniem. Uroczyście obchodzone są także święta parafialne w dniu tego patrona. Święty Maksym łączy prawosławnych Łemków zarówno na ziemiach zachodnich, jak i na historycznej Łemkowszczyźnie. Konsekrowana w 1992 roku cerkiew świętej Trójcy w Gorlicach jest pomnikiem właśnie męczeńskiej śmierci księdza Maksyma. Pod wezwaniem świętego wybudowana została także nowa świątynia prawosławna w Głogowie. Trwa też proces upamiętniania świętego Maksyma. Między innymi w 1994 roku na budynku sądu w Gorlicach umieszczona została tablica z napisem w języku łemkowskim informująca o śmierci duchownego w tym miejscu. Kilka lat później za swego patrona osobę świętego wybrała prawosławna organizacja sportowa Rzeczpospolitej Polskiej, a także młodzież skupiona w Bractwie Młodzieży Prawosławnej diecezji Przemysko-Nowosądeckiej. W listopadzie 2006 roku Sobór Biskupów naszej cerkwi podjął decyzję o przeniesieniu relikwii świętego Maksyma z cmentarza komunalnego w Żdyni do cerkwi w Gorlicach. 5 września 2007 roku odbyła się ta wielka, znacząca uroczystość. Podkreślę jeszcze, że w 2012 roku Rada Miejska Gorlic na wniosek biskupa gorlickiego Paisiusza ustanowiła Maksyma Gorlickiego patronem prawosławnych mieszkańców miasta. Kult kapłana w dalszym ciągu ulega wzmocnieniu i staje się takim ważnym czynnikiem i odniesieniem w życiu religijnym prawosławnych Łemków. Co jest przyczyną, że Łemkowie, pomimo niesprzyjających ku temu warunków, bo mieszkając od wielu
wieków między młotem a kowadłem utrzymywali wiarę chrześcijańską w stylu wschodnim, a nie przeszli na styl zachodni, to jest rzymski katolicyzm. Skoro mieszkali na terenach wbijających się takim jakby klinem między Polakami a Słowakami, którzy, o ile mi wiadomo, byli głównie katolikami obrządku rzymskiego. Bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że jedną z przyczyn jest charakterystyczna cecha prawosławia, a mianowicie jego różnorodność kulturowa i narodowościowa, które związane są zarówno z identyfikacją wiernych, jak i duchowieństwa z różnymi narodami i grupami etnicznymi. To jest może zabrzmiało trochę jak bardzo skomplikowanie, ale powiem tak. Kościół prawosławny nie jest zorganizowany na bazie narodowej. To znaczy nie jest kościołem Ukraińców, Łemków, Białorusinów. Jest prawosławny. W polskim kościele prawosławnym nie występuje zjawisko utożsamiania wyznania i narodowości. To jest bardzo, bardzo istotne. W kościele prawosławnym jest miejsce dla różnych grup narodowych i etnicznych. Kościół prawosławny nie identyfikuje się z żadną narodowością i żadną grupą etniczną. Tu by mi się nasunęło pytanie, czy w takim razie Kościół rzymskokatolicki identyfikuje się z jakąś konkretną narodowością? No w Polsce to jest narodowość polska. We Włoszech czy w Hiszpanii odpowiednio. Tak? Mm. Natomiast Kościół grecko-katolicki na przykład w Polsce identyfikuje się z narodowością ukraińską, chociaż przynależą również Łemkowie. Natomiast Kościół prawosławny, to tak w bardzo dużym uproszczeniu, Kościół prawosławny jest kościołem wielokulturowym i wielonarodowościowym. Nie różnicuje wiernych właśnie z powodu przynależności do takiego czy innego narodu. Dzisiaj w Kościele prawosławnym, poza tymi głównymi grupami narodowymi, etnicznymi, to są również Ormianie, Serbowie, ostatnio także ludność niemiecka. Czy Łemkowie byli kiedykolwiek zmuszani siłą do porzucenia obrządku wschodniego i przyjęcia tylko i wyłącznie rzymskiego katolicyzmu? Takie próby były podejmowane w różnych okresach historycznych. Sama Unia Brzeska, o której wspominałem, miała pośrednio i w okresie długofalowym przyczynić się do porzucenia prawosławia. Czasy międzywojenne z akcją burzenia cerkwi to proces mający na celu osłabienie i zastraszenie prawosławnych. Następnie wysiedlenia na Ukrainę w latach 1944-1946 miały na celu pozbycie się ludności prawosławnej, również grecko-katolickiej, i w konsekwencji sprowadzenie cerkwi do roli marginalnej. Proces ten był kontynuowany w akcji Wisła. Przesiedlenie z przyjętymi zasadami było celem mającym spolonizować przesiedlaną ludność, tym samym odsunąć ją od prawosławia. Na szczęście funkcjonowanie cerkwi, działalność duchowieństwa, tworzone parafie zarówno na ziemiach odzyskanych, jak i po 1956 roku na Łemkowszczyźnie skutecznie zatrzymały lansowane przez ówczesne władze zasady laicyzacji i polonizacji. Jako dzieciak byłem przekonany, że Łemkowie to głównie prawosławni. A o grekokatolikach coś tam się słyszało, ale to było bardziej jako taka ciekawostka z dalekich stron. Czym był spowodowany fakt, że grekokatolicy po II wojnie światowej i po przesiedleńczej akcji Wisła się nie ujawniali, a wręcz często uczestniczyli w prawosławnych nabożeństwach jako pełnoprawni uczestniczy, przyjmując niejednokrotnie pryczast, czyli po polsku komunię świętą, lub szli na msze do kościołów katolickich obrządku rzymskiego? Kościół prawosławny po II wojnie światowej, pomimo wielu ograniczeń, szykań ze strony władz, mógł jednak budować swoje struktury administracyjne. Powstawały diecezje, parafie. Nawet w wyniku akcji Wisła w krótkim okresie czasu powstały parafie na terenie ziem zachodnich. Następnie została erygowana prawosławna diecezja wrocławsko-szczecińska.
Takiego prawa nie mieli grekokatolicy. Kościół grecko-katolicki został przez władze uznane za nieistniejący. I generalnie grekokatolicy swoje parafie mieli funkcjonujące w ramach struktur kościoła rzymskokatolickiego, mogli funkcjonować w ramach kościoła rzymskokatolickiego, natomiast pierwsze parafie zaczęli tworzyć dopiero od 56 roku. Jeszcze wcześniej tam istniały dwie parafie, jedna na Łękowszczyźnie, druga na Warmii i Mazurach, ale całkowicie były nadzorowane przez Służbę Bezpieczeństwa. De facto do 56 roku grekokatolicy korzystali z posług religijnych właśnie w kościele rzymskokatolickim, ale także w cerkwi prawosławnej, która dla wielu grekokatolików była bliska kulturowo i językowo. I część grekokatolików w tych kościołach już pozostała. Pomimo tworzenia parafii możliwości tworzenia parafii grecko-katolickich po 1956 roku, część grekokatolików została w cerkwi prawosławnej, część została w kościele rzymskokatolickim, natomiast część zaczęła tworzyć własne struktury kościelne, w których funkcjonowała do końca Polski Ludowej, do 1989 roku. Kościół grecko-katolicki należał do tych kościołów mocno prześladowanych przez władze komunistyczne, szykanowani, więzieni byli księża grecko-katolicy. Był on utożsamiany z ukraińskim nacjonalizmem. Z tego też powodu te szykany zostały skierowane w głównej mierze na kościół grecko-katolicki. Według prawa cerkiewnego jest tak, że jeżeli ktoś przyjmie pryczast w cerkwi prawosławnej, to de facto automatycznie staje się jakby prawosławnym. Ale zauważam, i mi to mówią ludzie, których znam, ludzie, którzy byli grekokatolikami i przychodzili do cerkwi prawosławnej, przyjmowali tą pryczast, oni nadal siebie uważają za grekokatolików. Jak to się ma do prawa cerkiewnego i do... To już są takie aspekty teologiczne, w które nie chciałbym wnikać, bo nie znam, nie jestem fachowcem w tych kwestiach. Natomiast faktem jest, że Kościół prawosławny po 1947 roku na ziemiach zachodnich prowadził akcję pozyskiwania w różny sposób grekokatolików do prawosławia. To pozyskiwanie polegało na tym, że udostępniano świątynie. Chciano, tutaj współpracowano z władzami, to jest taki niechlubny okres w historii Kościoła prawosławnego. Chciano wykorzystać sytuację właśnie osłabienia Kościoła grecko-katolickiego, aby do cerkwi przyciągnąć jak najwięcej grekokatolików. Takim przykładem jest na przykład parafia prawosławna funkcjonująca dzisiaj w Lesznie Górnym. Ona w większości była tworzona przez grekokatolików przy udziale prawosławnego duchownego. Sądzę, że w świadomości wielu wiernych kościoła grecko-katolickiego, może nawet nie zdawali sobie sprawy, jaki tworzą, do jakiego kościoła przystępują. Mieli duchownego, który mówił w ich języku, sprawował liturgię, co było bardzo ważne dla przesiedlonych Łemków. I później już w parafii prawosławnej pozostali. Po 56 roku, kiedy pojawiły się możliwości tworzenia własnych parafii, część zapewne odeszła od kościoła prawosławnego. Tak, tutaj potrzebne są takie już pogłębione badania, jaki to był stosunek procentowy, ilu grekokatolików pozostało, ilu przeszło do, czy powróciło do kościoła grecko-katolickiego, kiedy grekokatolicy mogli tworzyć własne parafie. Czy po II wojnie światowej wyznawcy obrządku wschodniego byli prześladowani przez władze państw za swoje wyznania i przekonania religijne? Jak religia była wrogiem dla władz komunistycznych, traktowali już według słów Lenina, że to opium dla mas, także też kościoły traktowano jako z gruntu instytucje wrogie i nie ominęło to również kościoła prawosławnego.
Takie przypadki szykan, prześladowań zdarzały się w całym okresie powojennym. Myślę, że dla wielu mniej znanym faktem jest odsunięcie w 1948 roku od zarządzania Kościołem Prawosławnym metropolity Dionizego. I metropolita Dionizy został odsunięty od zarządzania i władze nawet po 1956 roku, kiedy następowała taka liberalizacja w polskiej polityce, nie zgodziły się na jego powrót na stanowisko metropolity. Zdarzały się przypadki utrudniania w tworzeniu parafii prawosławnych. Wiele w archiwach tutaj diecezji wrocławsko-szczecińskiej znajduje się wiele odmów władz wyznaniowych w kwestii tworzenia parafii prawosławnych, zakazy budowy nowych świątyń na ziemiach odzyskanych, czy też na Łemkowszczyźnie, aresztowania duchownych. One miały tutaj, były tak częstymi przypadkami, nawet tutaj z okolicy Buczyny. W Buczynie proboszcz był aresztowany. Także przypadki śmierci, między innymi w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach, to nie z terenu naszej diecezji, ale w 1985 roku, czyli już pod koniec tego okresu rządów komunistów, proboszcz z Narwi, dziekan okręgu narewskiego, ksiądz Piotr Popławski, zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Jego ciało znaleziono po kilku dniach powieszone na drzewie w lesie w okolicach Zabłudowa. W środowisku określany jest jako prawosławny popiełuszko, czyli ktoś, kto został zamordowany za to, co głosił, za poglądy, które reprezentował. Właściwie do 1989 roku życie religijne prawosławnych próbowano zamknąć w murach świątyń. Proszę zwrócić uwagę, co wydarzyło się w Polsce po 1989 roku z cerkwią. Ona uzyskała pełne możliwości rozwoju. Właśnie do 1989 roku władze godziły się na, żeby odbywały się liturgie święte, ale żeby z tymi liturgiami za bardzo nie wychodzono poza plac cerkiewny. Jest też inny fakt, o którym mało kto wie. Ja również o tym nie miałem pojęcia jeszcze kilka lat temu. Ale spora grupa Łemków są członkami odłamów kościoła protestanckiego, a mianowicie zielonoświątkowców lub świadków Jehowy. Rozmawiając ze znajomymi tychże wyznań, dowiaduje się, iż wyznają tą wiarę już dziada pradziada. Z czego bierze się takie ich przekonanie o wielopokoleniowej tradycji ich wyznania, skoro ja osobiście nie słyszałem o kościołach, zborach tych wyznań na Łemkowinie przed rokiem 1947? Nie zgodzę się, że spora grupa, natomiast niewielka część Łemków należała i należy na przykład do wymienionych już świadków Jehowy oraz zielonoświątkowców. Notowano przypadki przynależności również do kościoła baptystycznego. Te zjawiska już występowały na Łemkowszczyźnie, jak również na ziemiach odzyskanych. Ale są, z mojej wiedzy wynika, że one nie są, są marginalne po prostu. Łemkowie są w większości wiernymi kościoła prawosławnego, grecko-katolickiego i rzymsko-katolickiego. W tych kościołach się znajdują. I tutaj podam dane statystyczne z 2011 roku. Niedługo będziemy mieli wyniki nowego spisu powszechnego. Ale według tych danych z 2011 roku ponad 36% Łemków należy do kościoła prawosławnego, 36% do kościoła grecko-katolickiego, czyli tak prawie pół na pół, i prawie 16% do kościoła rzymsko-katolickiego, czyli niewielki odsetek tylko do innych wyznań i kościołów. No ale właśnie, ale czy słyszał Pan o tym, że były takie zbory bądź tak, na Łemkowinie? Tak, one były jeszcze, byli wierni na Łemkowinie przed 1939 rokiem, ale też w takiej bardzo marginalnej. To bardzo, bardzo ciekawe jest i myślę, że trzeba nad tym badania, prowadzić badania nad tym właśnie zjawiskiem.
przynależności do innych kościołów i związków wyznaniowych na Łemkowszczyźnie przed wysiedleniem. Dlaczego cerkiew prawosławna w Polsce nosi miano autokefalicznej cerkwi i co to w zasadzie znaczy? Autokefalia, tak pokrótce wyjaśniając, to niezależność kościoła prawosławnego w danym kraju od zwierzchnictwa jakichkolwiek zagranicznych władz duchownych. Na czym to polega? W prawosławiu nie ma instytucji papieża, jednego zwierzchnika kościoła. Kościoły są autokefaliczne, to znaczy niezależne i samorządne. Taka jest struktura prawosławia. Czyli Kościół prawosławny w Polsce ma swojego zwierzchnika, Kościół prawosławny w Rumunii, czy w Grecji, czy w innych państwach, tam gdzie funkcjonuje prawosławie, ma swojego zwierzchnika. Honorowym, duchowym zwierzchnikiem prawosławia jest patriarcha Konstantynopola, określany jako primus inter pares, pierwszy wśród równych sobie. Taka pokrótce jest struktura prawosławia na świecie, ale bardzo jest interesująca historia autokefalii naszej cerkwi. Ona rozpoczęła się po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Wtedy zmieniła się sytuacja geopolityczna, między innymi nastąpił upadek carskiej Rosji, przejęcie władzy przez bolszewików. I dla nowych władz państwa polskiego, odradzającego się państwa polskiego, koniecznym stało się unormowanie pozycji kościoła prawosławnego. Dlaczego? Bo kościół prawosławny w okresie międzywojennym liczył prawie 4 miliony wiernych. Była to znacząca grupa obywateli państwa polskiego. I głównym celem władz było uniezależnienie cerkwi w Polsce od patriarchatu moskiewskiego, któremu cerkiew podlegała w okresie jeszcze przed 1918 rokiem. I kwestie autokefalii podjęły władze państwowe, uzyskując w tej sprawie wsparcie polskich hierarchów Kościoła prawosławnego, metropolity Jerzego, a następnie metropolity Dionizego. Celem władz było możliwie jak najszybsze zerwanie wszelkich związków z wrogą w stosunku do państwa polskiego i prawosławia władzą bolszewików. Dążenie do autokefalii wynikało też z naturalnego dążenia każdego państwa, w którego granicach mieszkała ludność prawosławna, do uniezależnienia tego kościoła od władz zewnętrznych, znajdujących się w innym, często wrogim państwie. Proszę zwrócić uwagę, że taka analogiczna w jakimś zakresie sytuacja występowała nie tak dawno na współczesnej Ukrainie. W warunkach polskich autokefalia była jakby też likwidacją jeszcze jednej pozostałości z okresu rozbiorowego i Sobór Biskupów Cerkwi Prawosławnej już w 1922 roku podjął decyzję o ustanowieniu autokefalii Kościoła Prawosławnego w Polsce. Jednak droga do autokefalii była trudna. Dochodziło do licznych konfliktów wewnątrz hierarchii prawosławnej. Część hierarchów nie chciała się zgodzić na autokefalię, chciała dalej być podporządkowana patriarchatowi moskiewskiemu. Następowały zmiany personalne na niższych szczeblach hierarchii kościelnej. Doszło nawet do takiego dramatycznego wydarzenia, a mianowicie w 1923 roku zastrzelony został metropolita Jerzy przez archimandrytę Smaragda. Był to jego sprzeciw przeciwko autokefalii. Jednak następca metropolity Jerzego, metropolita Dionizy, rozumiał sytuację. Myślę, że to taka wielka postać polskiego prawosławia, chociaż był Rosjaninem z pochodzenia. On rozumiał, że zmieniła się sytuacja geopolityczna po 1918 roku, że prawosławni znaleźli się w niepodległym państwie polskim i potrzebny był też niepodległy, niezależny od czynników zewnętrznych, Kościół prawosławny.
I działalność metropolity Dionizego, który znalazł wsparcie również w Józefie Piłsudskim, który był bardzo zainteresowany sprawą autokefalii, doprowadziła do otrzymania autokefalii od patriarchatu Konstantynopola. W listopadzie 1924 roku patriarcha Grzegorz VII podpisał odpowiednie orędzie, tzw. tomos w tej sprawie, a w 1925 roku kolejny patriarcha Konstantyn VI skierował na ręce metropolity Dionizego orędzie zawiadamiające o nadaniu autokefalii. Jak była to ważna decyzja, świadczą dzisiejsze wydarzenia na Ukrainie, o których przed chwilą wspomniałem, gdzie zbrodnicza Rosja wykorzystuje podległą jej całkowicie cerkiew, tak zwaną cerkiew patriarchatu moskiewskiego, do własnych działań politycznych. Jeżeli mogę sobie tutaj pozwolić na dygresję, to uważam, że właśnie utworzenie cerkwi autokefalicznej na Ukrainie, niezależnej od patriarchatu, to jest też kwestia tożsamości ukraińskich prawosławnych, bo bez wątpienia cerkiew prawosławna patriarchatu moskiewskiego, której struktury funkcjonują w Ukrainie, jest, politolodzy to określają, miękką siłą oddziaływania na społeczeństwo ukraińskie w duchu, mam nadzieję, że to już ostatni taki duch, prorosyjskim. Skoro było pytanie o autokefalię cerkwi prawosławnej, to nasuwa się też pytanie o to, dlaczego cerkiew grekokatolicka w Polsce nosi nazwę ukraińskiej, grecko-katolickiej cerkwi w Polsce? Pytanie trudne, z tego względu, że nie badałem tak dogłębnie historii dziejów cerkwi grecko-katolickiej w Polsce, ale ze względu na to, że Łemkowie są również wiernymi kościoła grecko-katolickiego, to też poświęciłem wiele lektur temu zagadnieniu. Urzędowa, oficjalna nazwa funkcjonująca na stronach, współcześnie na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, to Kościół Katolicki w Rzeczpospolitej Polskiej, obrządek grecko-katolicki, bizantyjsko-ukraiński. Kościół ten uznaje władzę i autorytet papieża. Cerkiew grecko-katolicka używała przez lata, czy występowały różne określenia, różne nazwy w stosunku do cerkwi grecko-katolickiej. Na przykład określenie Kościół Unicki nawiązywało do zawartej w 1596 roku Unii Brzeskiej. Natomiast w monarchii austro-węgierskiej urzędowo obowiązywała nazwa Kościół grecko-katolicki. W okresie międzywojennym oficjalnie używano nazwy obrządek grecko-rusiński, zaś po II wojnie światowej pojawiły się określenia ukraiński kościół katolicki. To określenie było popularne głównie wśród emigracji na zachodzie oraz ukraiński kościół grecko-katolicki, używane też czy przede wszystkim na Ukrainie. W Polsce po 1989 roku stosowane jest określenie kościół bizantyjsko-ukraiński i nazwa odnosi się zarówno do jego źródeł, jak też narodowościowego charakteru większości wiernych, które tworzą Ukraińcy. A dlaczego właściwie grecki? Co to ma wspólnego z Grecją? No nie ma nic. Nie ma nic wspólnego. Ta nazwa Kościół grecko-katolicki urzędowo obowiązywała w monarchii austro-węgierskiej i ona przez wiele lat funkcjonowała, zresztą do dzisiaj funkcjonuje. Celowo przedstawiłem oficjalną nazwę kościoła grecko-katolickiego jako kościół katolicki, jeden z obrządków kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, ponieważ kościół katolicki w Rzeczpospolitej Polskiej funkcjonuje obrządek łaciński oraz obrządek ormiański. I obrządek grecko-katolicki jest jednym z tych trzech obrządków kościoła katolickiego. Także z tymi myślę, że przez jeszcze wiele, wiele lat ta nazwa kościół grecko-katolicki będzie taką nazwą funkcjonującą, choć też nie jestem zwolennikiem już tej nazwy kościół unicki, tak nawiązujący do Unii Brzeskiej. Tutaj myślę, że nie jest już to adekwatne.
Czy podziela Pan opinię, że język łemkowski oraz pisownia łemkowska na terenach dzisiejszej Polski przetrwała do dzisiejszego dnia jedynie dzięki prawosławiu i dzięki edukacji prowadzonej przez duchowieństwo prawosławne w czasie nabożeństw i często na lekcjach religii? Cerkiew od wieków była czynnikiem kulturotwórczym wśród Łemków. W wielu przypadkach szeroko rozumiana kultura łemkowska przetrwała trudne okresy historyczne dzięki cerkwi prawosławnej. Chciałbym podkreślić, że po akcji Wisła cerkiew była ważnym, a w początkowym okresie jedynym elementem zachowania tożsamości Łemków. Na ziemiach odzyskanych stała się w pewnym sensie depozytariuszem tożsamości narodowej Łemków. Pierwsze parafie prawosławne tworzone przez Łemków na ziemiach zachodnich zostały erygowane już pod koniec 1947 roku. Tworzono wtedy rady parafialne, chóry cerkiewne, które stały się pierwszymi po przesiedleniu takimi formami zorganizowanej działalności ludności łemkowskiej. Wokół właśnie parafii toczyły się sprawy związane przede wszystkim z ich utrzymaniem, działalnością. Parafie były też pierwszym miejscem takich prób zorganizowanej działalności kulturalnej przesiedleńców. Ważną rolę odgrywał plac przy budynku cerkwi, który stawał się miejscem spotkań wiernych. Spełniał w pierwszych latach po przesiedleniu istotną funkcję społeczną i organizacyjną. To właśnie przed i po liturgii prowadzone były rozmowy dotyczące możliwości powrotu na przykład na Łemkowszczyznę. Wymieniano informacje o zaginionych członkach rodziny oraz warunkach życia na nowych ziemiach. Dyskutowano też przy cerkwi o przyszłości. Snute były też również pierwsze plany związane z dalszą budową życia religijnego na nowym miejscu osiedlenia. Dla większości przymusowo przesiedlonych Łemków cerkiew nabierała szczególnego znaczenia. Stawała się ostoją tożsamości przede wszystkim religijnej, ale również kulturowej i narodowościowej. W całym okresie PRL-u to cerkiew była, jak już powiedziałem, jedynym miejscem poza rodzinnym domem, gdzie można było w miarę swobodnie porozumiewać się w języku łemkowskim. W większości też parafii zdominowanych przez Łemków kazania w czasie nabożeństw, lekcje religii prowadzone były w tym języku. Plac przed świątynią stanowił miejsce, gdzie język łemkowski był w powszechnym użyciu. Trzeba pamiętać, że sytuacja uległa zmianie dopiero po 1989 roku. W ten proces kulturotwórczy Łemków, nauki języka łemkowskiego, proces kulturalny, rozwoju kultury łemkowskiej, włączyły się pierwsze organizacje łemkowskie. One kontynuowały i często poszerzały ze względu na swoje zadania i cele statutowe ten proces. Ale to dopiero po 1989 roku. Sądzę, że cerkiew prawosławna była, jest i będzie trwałym oraz bardzo istotnym elementem kulturotwórczym dla Łemków. Będzie też pewnym odnośnikiem dla ich tożsamości. Czy wprowadzenie języka polskiego do nabożeństw prawosławnych mogłoby wywołać ponowne fale odejść Łemków od wiary chrześcijańskiej, obrządku wschodniego oraz odejścia Łemków od języka przodków? Nie sądzę. Istnieją parafie, w których wprowadzono język polski do nabożeństw. W dużych miastach taki proces następuje, ale nie są to parafie zdominowane przez Łemków. W parafiach takich, jak mi wiadomo, nie pojawiły się dotychczas nawet takie postulaty. Wręcz przeciwnie, Łemkowie wymagają, aby proboszcz, który prowadzi parafię łemkowską, mówił w języku łemkowskim, nawiązywał do tradycji łemkowskich. Jeszcze raz podkreślę, że cerkiew w Polsce, w tym również na
obszarze diecezji wrocławsko-szczecińskiej, tutaj w dekanatach lubińskim czy zielonogórskim, gdzie w większości właśnie zamieszkują Łemkowie. Nie jest ani białoruska, ani ukraińska, ani rosyjska, nie jest też łemkowska. Jest prawosławna. W cerkwi można kultywować, kultywują swoje tradycje wierni o różnej tożsamości i różnej narodowości. W cerkwi spotykają się wszyscy prawosławni bez względu na swoją przynależność narodową. Oczywiście również w parafiach łemkowskich pojawia się co jakiś czas język polski, życzenia świąteczne wygłoszone przez proboszczów często są w języku łemkowskim i w języku polskim, ze względu między innymi, przede wszystkim na małżeństwa mieszane, które pojawiły się w cerkwi prawosławnej. No właśnie, są małżeństwa mieszane, ale też coraz częściej do cerkwi prawosławnej, tak zwanej łemkowskiej, przychodzą też inni, z innych narodowości, tak? Teraz mamy dużo Ukraińców, na przykład się pojawia. Są też Białorusini, z tego co mi wiadomo. Czy nie było to by bardziej takie podejście dla każdego, żeby każdy rozumiał, co się dzieje w Serbii? Żeby nie było tylko dla Łemków. Język jest elementem tożsamości narodowej Łemków, jest bardzo istotny. Oprócz tych narodowości, które pan wymienił, są jeszcze Ormianie, Gruzini, Asyryjczycy, Niemcy, Polacy. Duża grupa Polaków w cerkwi prawosławnej, nawet może według ostatniego spisu dominująca jako narodowość w cerkwi prawosławnej. Podkreślę tylko, że chodzi językiem liturgicznym jest język cerkiewno-słowiański, w którym te wszystkie narodowości, grupy etniczne się odnajdują. Natomiast w cerkwiach zdominowanych przez Łemków, Łemkowie chcą, żeby kazania, lekcje religii dla dzieci odbywały się w naszym języku. No tak, ale w cerkwi grekokatolickiej na przykład kazania są w języku ukraińskim. Tak? No bo to jest cerkiew, w której dominują Ukraińcy, jest to ich język. No dziwne by było, gdyby były w innym języku. Na początku naszej rozmowy przywitaliśmy się słowami Sława Jezusu Chrystu. Czyli tak jak jeszcze kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt lat wcześniej, pozdrawiali się wszyscy Łemkowie bez względu na wyznanie i bez względu, czy zwracali się do siebie nawzajem, czy do osoby duchownej. Jak pamiętam, z młodych lat częstym pozdrowieniem było też daj Boże dobry den, czy daj Boże dobry wieczór, daj Boże szczęścia, czyli zawsze wspominano o Bogu. Co się teraz stało, że nasi ludzie odchodzą od tej formy na rzecz płytkiego cześć, witaj, czy samodzielnego dobry den? Pytanie dla socjologa, który musiałby przeprowadzić badania na ten temat. Powiem może tak, w starszym pokoleniu jeszcze te powitania funkcjonują. Natomiast w pokoleniu już wychowanym w innych trochę tradycjach, w innym czasie, one zanikły. Myślę, że tutaj duży wpływ na ten proces miało zjawisko laicyzacji, które występowało w całym okresie powojennej Polski, które też jest w jakimś sensie dzisiaj obecne, że kościoły, wiara, religia gdzieś spychane są na margines życia społecznego i ten proces dotknął również Łemków. Jakie znaczenie miała dla pana rodziców i dziadków cerkiew i możliwość uczestnictwa w nabożeństwie? Cerkiew miała znaczenie zasadnicze. To, że jesteśmy Łemkami, zawdzięczamy przede wszystkim cerkwi. Tam kształtowała się nasza tożsamość od najmłodszych lat. Uległa ona krystalizacji jeszcze przed 1989 rokiem, bo powiem, że łatwo być Łemkiem dzisiaj, kiedy żyjemy w państwie demokratycznym, cieszymy się swobodami, mamy stowarzyszenia kulturalne, kiedy inne religie są aprobowane, kiedy występuje duch ekumenizmu.
Trudniej było być Łemkiem przed 89 rokiem i właśnie ta tożsamość kształtowała się, była podtrzymywana przez cerkiew. Jak już wspomniałem, to właśnie cerkiew w tym okresie przed 1989 rokiem była jedynym elementem, wokół którego grupowali się i co najważniejsze, identyfikowali się i określali Łemkowie. To, że jestem dzisiaj Łemkiem, myślę, że w dużej mierze zawdzięczam cerkwi. Często pan powtarza taką tajemniczą datę 1989 rok. Co się wtedy wydarzyło? 1989 rok to odrzucenie tego systemu komunistycznego, niedemokratycznego w Polsce i rozpoczęcie budowy państwa demokratycznego z wolnością słowa, wolnością religii, wolnością stowarzyszeń, zakładania stowarzyszeń. Dlatego też mówiłem, że pierwsze stowarzyszenia łemkowskie mogły powstać dopiero od 1989 roku. Rozwój cerkwi prawosławnej, media, możliwość, rozwój prasy, wydawnictw cerkiewnych nastąpił dopiero po 1989 roku. Do 1989 roku celowo cerkiew była zamykana tylko w murach, wierni byli zamykani w murach świątyń. Tolerowano, ale nie sprzyjano rozwojowi. To nie dotyczyło tylko cerkwi prawosławnej, ale również cerkwi grecko-katolickiej. Szykanowany był również, prześladowany największy kościół w Polsce, kościół katolicki. Czyli po prostu 1989 upadek komunizmu. Tak. To myślę, że... Dał nam tą wolność, tak? Dał nam wolność, swobodę samookreślenia się, rozwoju kulturalnego, mówienia o tym, kim jesteśmy i jaką religię wyznajemy. Na tematy religijne moglibyśmy rozmawiać bez końca, ale to może w innym programie. Na dzisiaj zakończymy naszą ciekawą rozmowę, ale na koniec proszę opowiedzieć nam jeszcze coś o sobie. Czym pan się zajmuje oprócz tego, co wspomniałem na samym początku naszej rozmowy? Jakie są pana zadania i cele? Większość swojej pracy zawodowej poświęciłem takim dwóm obszarom badawczym. Przeszłości Łemków. Efektem była moja rozprawa doktorska oraz książki i artykuły naukowe, które poświęciłem tej problematyce. Publikuję je już od ponad 30 lat. Drugim obszarem cerkiew prawosławna w Polsce i jej uwieńczeniem tej pracy badawczej jest książka Polski autokefaliczny Kościół prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczpospolitej. Ukazała się w 2019 roku i stanowi jak gdyby takie zamknięcie moich badań dotyczących cerkwi prawosławnej w tym okresie. Aktualnie przygotowuję taki cykl monografii poświęconych dziejom Łemków w Polsce, które to poświęcone będą różnym aspektom historii Łemków, religii oraz ich kultury. Myślę, że to jak Bóg da, zdrowie będzie, to w ciągu kilku lat powstanie kilka tomów poświęconych właśnie historii Łemków. Zawodowo jestem dyrektorem Instytutu Nauk o Polityce i Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jestem też członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, co uważam za takie wyróżnienie dla mnie osobiście, ale też i tak pewien symbol badań, które do tej pory prowadziłem. Jestem członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, gdzie reprezentuję interesy społeczności łemkowskiej. Redaguję czasopismo Przegląd Narodowościowy, który właśnie poświęcony jest sprawom narodowościowym, a także z moim bratem, księdzem Andrzejem, współredaguję rocznik prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Myślę, że takie wydawnictwo, które niedługo będzie obchodziło 20-lecie, a które dokumentuje to, co dzieje się na terenie naszej eparchii. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę na kolejne
rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.